Słuchajcie, jesteśmy tu 2-3 godziny i mamy ponad 30-40 kg ryb. Czekaj, muszę kończyć, mam bronię. Muszę kończyć. Witam, Alo, cześć, siemanko! Słuchajcie, dzisiaj lecimy na nowe takie łowisko, no przynajmniej ostatnio w naszych okolicach w miarę głośno się zrobiło o łowisku specjalnym Kamień, no i dzisiaj to łowisko odwiedzimy. Łowisko posiada swoją stronkę na Facebooku, swojego fanpage'a oraz tę specjalną grupę, na której no, niektórzy ludzie się udzielają. Witajcie, znajdujemy się już na łowisku. Pierwsze wrażenie jest piorunujące, bo jest to przykład, jak właśnie zrobić prawdziwe, dobre łowisko. No i od razu... I jak to prowadzić? Na plus od razu wózki. Jesteśmy chyba... To dopiero drugie łowisko, na którym są wózki. Mamy wózki do wyboru, więc to na plus. Nie musimy jakoś tego wszystkiego dźwigać na kilka razy. Można sobie normalnie wziąć, wypożyczyć wózek i wózkiem to wszystko zawieźć. To jest pierwszy z plusów, a będzie ich na pewno więcej. Masz coś ciekawego do powiedzenia? Mi się łowisko podoba. To, że jest fajna ekipa. Pogoda jest idealna, by tylko deszczu nie było, wtedy będzie luks. Co do sygnalizatorów, no to ja akurat wziąłem dzisiaj z sobą takie, no można powiedzieć, z niższej półki, czyli takie tańsze centralki dzisiaj z sobą nie brałem, ponieważ i tak będę całą noc przy wędkach łowię, no bardzo blisko wędek, całą noc będę przy wędkach, więc centralka nie była mi potrzebna. Jest to też akurat sygnalizator Yorka. Nie jest on z wyższej półki, jest to sygnalizator z niższej półki, ale jest git, ponieważ idzie go fajnie, precyzyjnie ustawić, łatwo się go włącza, wystarczy tylko tutaj obkręcić. Sygnalizator jest czuły, możemy ustawiać czułość i sam dźwięk, co zresztą zaraz sami możecie usłyszeć. Jak trzeba, to jest głośny i jest czuły. Z tych tańszych na pewno mogę polecić, bo kiedyś miałem podobny, troszkę inny, co prawda New Yorka, tylko inny. To miał problem, ponieważ musiałem wyjmować zawsze baterię. Za każdym razem musiałem baterię wyjmować, bo jak nie była wyjęta bateria, to sygnalizatora się nie dało wyłączyć. Z tym takiego problemu nie ma, jak widzicie, lampka się świeci, a zaraz, o, już jest wyłączony i się nie świeci. Ślicznie? Chyba ja. Nie, pierwsze branie już było. Jednak ryba była, Mateusz jej nie czuł, ale była. Jest karaś, całkiem fajny karaś, ale na kulkę 20 bananową aż. Zobaczcie, na jaką dużą kulkę się skusił. I no, mocno hak, zobacz. No, zaraz dam radę, 20. Pierwsze branie, pierwsza ryba. Gratulacje, do wody. Tylko zarzuciłem wędkę, no, zarzucanie było nagrane. Wędka już do wody poszła. No, ej, wolny bieg miałeś włączony? Tak. Dawno, ty! Dawno mi serce nie biło, teraz zabiło. Ale już mi serce zabiło, branie typowo karpiowe. Dobra, chodź taki, na matę. Taki linek. Słuchajcie, ten chodź tam tego. Słuchajcie, jak widzicie, Lin się skusił na naszą kulkę. A wziąłem daleko często, dziwo. Lin się skusił na naszą kulkę po smaku drobiu. No, jak widać, na jej siotry działa kulka i na liny. Prawidłowo zahaczony. Taki oto linek, no ze 30 cm.
Ale pierwszy raz miałem takie branie linne. Ja bym się nie dziwił, gdyby to był karp kilogramowy, dwukilogramowy, ale taki linek wędkę by wciągnął. Mimo że wolny bieg był ustawiony, ale chyba za ciasno ustawiłem wolny bieg. Będę musiał to zmienić. No i taka zielona bestyjka. Taki zielony linek ze 30 na metodę, na kuleczkę. 5 minut po zrzuceniu. Nawet 5 minut nie było. Do wody. Linek oczywiście idzie do wody. O. Pierwsza ryba już u mnie jest. Bardzo szybko. No nie była to jakaś super mega duża ryba, ale mnie zadziwiła, ponieważ fajny odjazd był. Fajny odjazd, taka typowo karpiowa rola. Ale już po holu myślałem, na początku to jakiś nieduży amur, bo tak szedł jak amur, tak typowo jak amur szedł. Do brzegu. No do brzegu tak szedł właśnie. Ale okazał się to fajny linek. Branie najwięcej emocji przysporzyło. Wędek trzeba pilnować. Dzisiaj testujemy nasze kulki. Ja dzisiaj się bardziej skupię na śmierdziuchach, czyli szprotka oraz drób, czyli kulka drobiowa, na którą wyciągnąłem niedawno lina, ale mamy też takie jak owocowe, jak na przykład banan. Tutaj mamy orzech, słodka kukurydza, no i truskawka. Tak prezentuje się same łowisko. Łowisko ma chyba ponad 3 hektary. No i jest fajnie zrobione, ponieważ mamy bardzo dużo stanowisk i stanowiska są fajnie ponumerowane, co zresztą zaraz pokażę. Mamy tutaj ponad 7 ton ryb, więc jest to no całkiem dużo. Jeśli ktoś chce połowić, jeśli ktoś chce poczuć adrenaliny, trochę emocji, no to fajna zabawa. Tym bardziej, że łowiska ma też swój klimat, bo naokoło nas są lasy, naokoło nas są krzaki, więc jako tako ten klimat tutaj występuje, jest nawet troszkę dziko. Dzisiaj tak ogólnie jesteśmy w składzie Kuba, Grzesiu, Mateusz, no i oczywiście ja. Czteroosobowy skład. I w sumie mamy ile wędek? 8, bo po 2 wędki każdy. Kolejny duży plus, przynajmniej dla mnie, na łowisku jest no kilka grillów, czyli co kilkanaście, kilkadziesiąt metrów są grille. Nie trzeba z sobą brać grillów, bo już to jest. 8 sztuk grillów, Grzesiu mówi. No i na pewno jest to przydatna rzecz dla nas, bo jak widzicie, my na ryby jeździmy w 4 osoby, jednym samochodem, dzisiaj bez przyczepki, czyli w czterech musieliśmy się zapakować no, w kombiacza, w naszego karpiewoza. No i grill jako taka trochę miejsca zajmuje, to Mateusz swojego grilla małego wziął. Malutkiego, no ale nie trzeba było go przynosić z sobą, no ale jak Mateusza nie ma, no to nikt z nas inny takiego malutkiego grilla nie ma, co jest no na plus, bo zawsze jest trochę miejsca w samochodzie na inne rzeczy, a jak widzicie, u nas samochód zawsze jest zapakowany na maksa. W łowisku występują ryby, no takie karpie, to 4 do 20 kg, w tym roku największy wyciągnięty 19 kg, więc każdy z nas jako tako swoją życiówkę może pobić. Jest tu bardzo dużo medalowych linów, bo jak widzieliście przed chwilą, sam takiego złowiłem, ale tutaj dużo też linów się łowi do 50 cm, nawet są liny po 50 cm, czyli są to liny na złoty medal. Nie brakuje oczywiście jesiotra, który też swoją walką potrafi przysporzyć trochę emocji. Są karasie, no i też drapieżniki, jak sam szczupak. Kuba to jakieś triki robi na wodzi. Zmierzyłem dwie podpórki. No widzę. Zmierzyłem 3 metry odległości między podpórkami. Teraz umieściłem spomba tu. O. I teraz mam 12. Tak, 12 metrów odległości zrobiłem. Metrów. Bo to żyłka jest. Tak. I pomnożyłem to, mam 36 metr teraz będę rzucał. Cały czas identycznie będę miał. A, jest na klipsie. Aha. I będę w te samo miejsce próbował rzucać. Aha. I na takiej samej odległości mi weźmie. A klips mamy. Tutaj, czekaj, nie właśnie. O, tutaj mamy klips. A, i tu Kuba żyłkę przewinie, na to żyłkę nastawi, nasunie i tak. będzie miał coś na 36 metrze. No chyba starczy. Pomysłowo. Trochę roboty, ale pomysłowo. Mateusz z rybą. Pewnie jesiot, ale
Tak, jest siotr. Dobra, nasz protkę. Nasz protkę przy samym brzegu. Jest pierwszy jeziotr. Nasz protkę naszą, przy samym brzegu. Zerwisz. Kuba, podejdź. Podejdź, Tomo. Poczekaj, niech on sobie walczy. Nie, dobrze jest. Niech mu jedzie. No to już tam wiesz. Ja się stresuję strasznie. Dobra, dobrze jest. No jedzie, jedzie. Przy samiotnym brzegu podane nasz protce. Jedzie, jedzie. Na fiderku to zabawa jest. Myślałem, że puścił. No ja też tak. Kuba, uważaj. Nie, no dobra, dobra. Trochę pojeździ. Fajna zabawa to już. Co ty na to? O, się dopiero uczysz. Mateusz, jak wiecie, z nami rzadko łowi. No i tutaj ma okazję pouczyć się na pewno. Tutaj jak ktoś ma dzieci czy coś, to może je zabrać, bo zabawa jest fajna, te ryby naprawdę emocji przysparzają. Jest dużo ryb. No i idzie naprawdę fajnie połowić. Szprotka, Grzesiu, działa. Druga wyprawa z rzędu ze szprotką. Eko i tutaj. O, teraz już dobrze holujesz. Gicior. Pierwszy jesteś w życiu, Grzesiu jeszcze nie złowił. Gratulacje. Ja jeszcze nie złowię. Gratulacje. Może dzisiaj złowię. Kocham to łowisko. Daj kółeczkę, daj. Jeszcze się odpiął na zwykłym zestawie. Na zwykłym zestawie szprotka. 6300. Zadowolony? No kurde. 6300. Najdłuższa i najciężejsza. Największa Mateusza ryba. Jest to jesiotr 6-kilogramowy. No Mateusz ma życiówkę, dla niego jest to życiówka, na kulkę szprotkę się skusił, przy samiotkim brzegu praktycznie. No i pierwsza większa ryba jest, na razie miniaturka na ten moment, Będzie polewanie, bo jest to Mateusza największa ryba, o 2 kg pobił, i więc polewamy. Dawaj. To czekaj? Połowie, tylko nie wiesz, nie na adres. To już dawaj, sami patrz. Nie będzie było zrobić, jak leje. Ja, a co zrobiłem? Dobra, gratulation. Lux. No i oczywiście jesiotr bezpiecznie wraca do wody. O, właśnie. Gicior. Mateusz, po raz drugi gratulacje. Gicior. Jestem szczęśliwy z siebie. Ej, emocji trochę było, co? Walka też fajna, nie? Oj, zajebiście. No. Człowieku. Fajnie pochodził. Ja znowu zaczynam łowić ryby. No. Powrót do... Teraz to szybko wam pokażę, na jaki sprzęt będę łowił. Czyli na jaki kij. Przez ostatnie 3 miesiące, 2-3 miesiące testowałem wędkę York Exclusive. Jest to wędka karpiówka. Za tą cenę tę wędkę mogę polecić. No i można powiedzieć, że no, minutę poświęcę, opowiem troszkę o niej. Jest to wędka, która ma 360 cm, czyli jest to taki no, uniwersalny rozmiar karpiówek. Dla mnie to jest najwygodniejszy rozmiar karpiówek. Wędka jest o krzywy ugięcia 3 LBS, czyli jest to tak przeliczając na gram wyrzutu, bo LBS to jest krzywa ugięcia. Jest tutaj około 100 gram wyrzutu, czyli coś takiego typowa wędka karpiowa. Wędka nie jest jakoś specjalnie ciężka, jest lekka, fajna, ma akcję. Akcja jest taka bardziej paraboliczna, półparabola, paraboliczna. No i wędka jest bardzo, bardzo mocna. Może jakieś 20-30 kg ryb jeszcze na niej nie łowiłem, no ale takie piątki, ósemki, dziesiątki, coś tam wpadło. Więc wędka nie miała problemu. Za tą cenę na pewno mogę polecić. Tu mam kowrotek też akurat Yorka, York Carp Chaser. Jest to kowrotek o rozmiarze 6000, czyli taki no średni kowrotek karpiowy. Posiada fajny design, taki właśnie jak sami widzicie, Moro. No i posiada wolny bieg. Ja sobie bardzo cenię kowrotki z wolnym biegiem. No nie każdy akurat lubi wolny bieg, ale ja sobie bardzo cenię, co zresztą wiele razy na wcześniejszych filmach powtarzałem przez kilka lat. Ponieważ ja zawsze, gdy zarzucam wędkę, ustawiam ją na swoim rodpodzie, zawsze odpinam wolny bieg, jest branie, to żyłka mi się wysuwa ze szpuli. Żyłka się wysuwa, ja zacinam. To jak zacinam, to zawsze łapę żyłko tutaj za wędkę, aby mi dalej się nie wysuwało. 2-3 obkręcenia kolbku kołowrotka, no i wolny bieg się wyłącza. Ewentualnie sami ręcznie możemy wyłączyć wolny bieg. Na pewno jest to dobra opcja, dla mnie bardzo przydatna.
kowra tak posiada 6 łożysk, no i co już wyciągnąłem na nim kilka ryb, no to hamulec posiada bardzo dobry, idzie go naprawdę fajnie, precyzyjnie ustawić. Teraz czas uzbroić wędkę, będę łowił na metodę, jak widzicie, na włos dam naszą kulkę smaku drobiu, czyli kulkę drobiową. No i zakładamy ją na włosa. Czekuwamy stoperem. Gdy włos jest za długi, to wystarczy go po prostu kilka razy oplątać. No i wiadomo, wsadzamy kulkę do naszej foremki i zasypujemy metod miksem. Gotowe. A więc nasz York, zestaw na Yorku praktycznie, leci do wody. Hamulec dobrze ustawiony i teraz tylko ustawiamy wolny bieg. Oczywiście regulację wolnego biegu mamy tutaj, możemy sobie regulować wolny bieg. Jaką? Zabierz jedną porówkę. Co? Luk, zabierz, ale... Ryba fajnie jedzie. Wydaje mi się, że może być jezior, bo czuję ogon. York. Mój szczęśliwy York. Ostatnio tylko ciągnę ryby na Yorku. Na własnej kulece. Na własnej kulece drobiowej. Wędka śmierdziele. Fajnie. Śmierdziele, no Mateusza. Która godzina? Co tu się dzieje? Jesiotr. Jesiotr. O, wiruje. Człowiek wali ogonem, aby mi ten nie zerwał żyłki, bo może zerwać żyłkę, nie zachaczy ogonem. O czym ogonem? Płetwą górną. Ale już odjechał. A ja nie. Są emocje. Po to się przyjechało, by się pobawić. Wędkarstwo ma sprawiać przyjemność. Z jeszutrami się tutaj bawimy lepiej niż... No, też po... Wędka daje radę. Kurde też, nie, karp. Karp? Karpisz. Pan karpisz. O! Pan karpisz na naszego... Grób! Grób, zaraz zobaczycie zresztą. Śmierdzi, kiedy dzisiaj skutkuje. No. Hamulec ustawiony. Rowa też była konkretna. Gdzie ty gumasz, bo ja nie widzę. Już mam, jest to. No, muszę poczekać chwilę, nie? No tak, ale się wyło. Wiruje. Ale fajnie ogonem walił. No! No. Nie wiem, czy też nie jest za ten górny. No jest, za górną. Za górną ten. Za górną płetwę się doczekał. Metoda? Tak, tak. Górna płetwa zaskoczyła. Dlatego tak wyglądam. Bo cały się wygląda. Nie no, taki nowy 4 kg powinien mieć. Co tu się dzieje, panie? Może i 5 kg. No to już po 2 będzie. A ja zero. Co? Nic. Małutką. A nie wiem, czy coś do wędkę. Tak. Dobra, teraz na wodę, bo fajnie walczy. O! Daj mi GoPro, Mateusz, tutaj masz. Ale silne, powiem wam, że bardzo te ryby to jest silne. W pysku nasza, kuleczka drobiowa. Najpierw go odhaczę. Dobra, odhaczamy. Leciutko tak, leciutko. Dobra. Już. 6500. Czyli? Większy niż 6,5. Tak, karpiszon. Da trochę popalić. Powiem wam, że troszkę dał popalić. 6,5 kg na drób. Dzisiaj śmierdziuchy rządzą. Taki karpiszon. A u mnie co było? U ciebie też śmierdziuch, u ciebie szprotka. O, uśmiech. Rafałku, co powiesz? No, powiem, że fajna zabawa była. Już idzie oczywiście do wody. Nie wylewać było. I świeży nabierze, dotleniony. A, spokojny. Świeży, tylko dotleniony. Gut, gut, gut.
U Mateusza następny jeździ, ale były dwa wyskoki. Niech teraz wyskakuje. Znowu nasz protkę. Minutę po rzuceniu, tak? I u Kuby. I u Kuby branie. Minutę po zarzuceniu, nie? A! Jest zabawa? Żartów. Ale jak fajnie wyskakuje, nie? Widzisz, idealnie. Bo w mamy zestawy. Dobra, ale moje zestawy są daleko. Nie, moje są zdjęte. Moje są zdjęte. Tutaj bardziej. Czyli, ale zwie cały czas. Ale on ten. Bez jaj. Co minuta ryba. Minuta do zarzucenia. Szprotka. No, ale dobrze mu ugościł, że... Tylko zarzuciłem. No. Wędka się wygina, ciągnę rekina. Ciągnę go. Podkręć, czekaj, patrz. I teraz, pompuj. I teraz. Okay. Ale ładnie wyskoczył, nie? Trzy razy aż. Raz mi się chyba nagrał. No. Ale pana fet masz też. Szprotka, on ma szprotkę. Ma tam kamerę nie podłączył, bo masz albo kamerę. Zrób zoom. Cały czas to sama kuleczka. Szalony tej siatry są. Dobra, odpłynie. Już? Mogę? Na pewno? Tak. Mogę go puszczać? Tak, on był na powierzchni. Halo? Ale ciebie. Ja na rybkach jestem. Za Szelcami trochę. Za Szelcami. Czekaj, muszę kończyć mam branie. Muszę kończyć. Ty, branie było nagrane. Może jakąś dziesiątkę walnę. Mateusz, co powiesz? Jestem w szoku. Nie masz słów na to? Jestem w szoku. Jak ja nigdy nie udaje mi się nic złapać, to teraz cały czas. Czekaj, poleję. Trzeba takiego samego nie będę robić, nie? Chyba nie. Zaplątało się kurna, bo trzymałem i uciekło mi z ręki. Ale popojenie. Ale jest. To fajnie. Dobra, to ja idę do Grzesia. Dobra, to. Teraz Grzesiu. Wędka się wygina, Grzegorz ciągnie rekina, ale jakiś duży się wydaje. No, tak. Na co? Drugi, szprotka. Tutaj, ile, 2 metry od mojego stanowiska. Szprotki nam się pokończą. Co? Grzegorz, trzeba będzie, kurde... Maciuś do roboty, na drugie. Szprotków trzeba będzie dorobić trochę. Przyjadę do domu i dorabię. Dorabiesz? Do niego, co i co? I do niego, i co, złapałeś coś? A nie co? Co? I co, złapałeś coś? Ale wydaje mi się, dwie piątki, że... 1,6300. Cóż to nie za... Nie bokiem. Chyba. No, co wprowadź? No. Aby zabrał. Grzesiek swoim pierwszym miesiotrem w życiu. Troszkę niżej go trzymaj, aby ci nie wypadł. No, ze 105 cm, 5,60 na szproteczkę. Taka ryba, zadowolony? No, w końcu. Każdy jest większa ryba, oprócz Kuby. Jesiotr 1,15 m. Napowietrz go. Wiem. Pamiętajcie, że jesiotry też trzeba często napowietrzać, ponieważ te ryby, mimo że je wypuścimy, potrafią potem zdechnąć.
gdy je wypuszczamy, to tak. Nie, bo chcemy na grupę. Gdy je wypuszczamy, to po prostu napowietrzamy. Czyli łapiemy za ogon i lekko rybę poruszamy. Tak, aby złapała powietrze i potem nie było problemów z przeżyciem jej. Popłynął. No, pierwszy jesiotr. Tak. Brawo. No i teraz czas na tradycyjnego grilla. Trzeba coś zjeść. Trzeba siły nabrać, nie? Przed łowieniem ryb. Trzeba nabrać siły przed łowieniem ryb. No i standardzik, czyli kiełbaska przy zachodzie słońca. Grill, podpałka, gitara. To było dobre. To było dobre. To było dobre. Niżej ją weź skieruj. O kurczę. Szprotka rządzi. Wiecie co jest najlepsze? Cały czas ta sama szprotka. No. Czwarty chyba jesiotr. O, kulka spadła właśnie. Tak kulka wypadła? No, spadła. Widziałem jak spadła. Nie. To nie była kulka. A nie. A nie, nie, było? Jest. Może inna kulka, którą zjadł wcześniej. To był ten, kawałek miksu. Chyba. Chociaż może i kuchać. Ale bania, nie? To już 20 kilo ryb już. Ale patrz, poplątało się na koszyku. Dobra. Ty koszyk się, rurka się patrz jak wygięła. No. A tu ta twarda. Ale to jest plątaniowa, tak? No. Ale to jest plątaniowa. To za twarda, Gasiu. Potem się delikatnie pnie. No, nie podkręca. Wędka się wygina, Mateusz ciągnie rekina. No ale pajek brzy... O, nagrałem to. Będzie slow motion. Chlup, chlup, chlup. Bum, tararara. To się chyba wyłowisz na całe życie. Co? Gdzie? Jak myślisz? O! Myślałem, że już jeszcze wyskoczy. Good. Wypuszczanie jesiotra. Mateusz dzisiaj rządzi. No, ja ci rządzę. A cała noc jeszcze. A cała noc. Co czuję, że to będzie nasza kolejna nocka, w której nie pośpimy. Ja chyba wędki wyjmę z wody, jak to chyba będę brać. Płynął? Popłynął. Jak ja się nie wywraca się do góry brzuchem i od razu macha płetwami, to znaczy, że można wypuszczać. A jeśli bardzo się nie rusza, albo lekko wypływa do góry brzuchem do powierzchni, to znaczy, że trzeba go napowietrzyć. Słuchajcie, jesteśmy tu 2-3 godziny i mamy ponad 30-40 kg ryb. Można, można. No co tu wiele mówić? To jest to, o co chodzi w karcie. Ryby co chwila biorą. Tak powinno wyglądać prawie każde łowisko. Jedziesz na ryby, łowisz ryby, robisz grilla, relaksujesz się. Wszystko jest tak, jak być powinno, wszystko jest na swoim miejscu. No i co? Tutaj chyba się nie da nie złowić ryby. To od razu jak przyjechaliśmy, obeszliśmy łowisko, to nam jeden z wędkarzy mówił, że tutaj się nie da nie złowić ryby. Liny czy karasie biorą cały czas. Jak widać, u nas bardzo dobrze jesiotry biorą, ale tylko biorą na kulkę szprotkową. Ja mam drób, to na drób tylko karp wpadł, a u Mateusza na bananie żaden jesiotr, tylko karaś. Grześka też, tak? Na szprotkę? Tak. Wszystkie siatry, 5 siatrów już, no to wszystkie na szprotkę. Na razie jak widać drgająca szczytówka w akcji. Jeden feeder złowił więcej ryb niż 7 karpiówek.
chłopcy już sobie jedzą. No i mamy piękny letni zapach grilla. Kiełbaski już się grillują, już się smażą. Chyba o to chodzi, aby tak te wakacje spędzać, tak? Aby było potem co wspominać. Kiełbaska z grilla nad wodą zawsze smakuje najlepiej. Pamiętajcie, bez spiny na luzie. O to w życiu chodzi. Bez żadnych spin na luzie podchodzić do życia zawsze pozytywnie, bez szukania jakichś problemów czy coś. Takie przynajmniej ja mam podejście i staram się takie mieć i propagować to na filmach. Mateusz z kolei na rybo. Tym razem no po 2-3 godzinach przerwy. Znowu szprotka. A on w końcu mogli sobie kiełbaskę. No widać właśnie. Kiełbaskę można było zjeść, można sobie było grilla. Dobra, wypuszczamy siotra przy samej wodzie. Jak możesz puścić, jak to coś takie. Wiesz co, mój pomysł jest taki, aby od razu po prostu w podbieraku odhaczać i wypuszczać. Co na to? Nie wiem, czy nie be. Co, ciężko pompować? Trzeba było więcej kiełbasy zjeść, to by było łatwiej. Tak mało jadłeś. I ciężko. O. Jedzie. Szprotka? Tak. Szprotka rules. No. Kuba gotowy podebrać. Skupiony, żadnej ryby jeszcze dzisiaj nie złowił. No fajnie wyskoczył. Tylko szkoda, że się nie nagrało, bo za ciemno. Wędka się wygina. Muszę się ciągnie. Paweł kina. Rekina. Czuję sobie zajrzymy. Dawaj Piotr, dawaj. Czekaj. O. No i widzisz, jak wcześniej żadnego jesiotra nie złowiłeś, tak już masz drugiego. Było w ogóle branie czy nie? Było. A tak? Najpierw było tak, wiesz co? Jedno branie, że po prostu do góry i w dół, a później tylko do góry i jazda. Przy brzegu, tak? No. O tutaj. Dopiero ile? 5 minut posiedział, że sta. No też za dwa karpie by się przydały. No już ryba w podbieraku. Dawaj to no! Podchodź do wody i normalnie w podbieraku wyhaczaj. Nie padnij go do góry. Zdjęcie jakieś zrobisz. No to zrobię ci go. To wejdź do wody, wejdź. Odhaczaj panie i prosto z podbieraka do wody. Masz szprota. No ja wiem, że szprota. O jako. O! Tak fajnie się zapinają, nie wszystkie. Czy jeden był trochę takie inaczej zapięty niż reszta. A wszystkie podobnie. Zostaw do góry. Jedno poszło zdjęcie. Drugie. I trzecie. Możesz wypuszczyć. I teraz tak zrób. I to się wytnie z kamery. Utknął. No to trochę go napowiesz. Nie, jak go ślubię, to popłynie. On nie był w ogóle prawie na powierzchni. Ale nie, zakopał rykiem tym. A, zakopał się w ziemi. No. Bywa. Mamy już poranek. W sumie złowiliśmy od początku wyprawy w 4 osoby ponad 70 kg ryb, 75 kg ryb. Mateusz chyba 4 czy 5 jesiotrów oraz Karasia. Grzesiu przez noc, w sumie Grzesiu tylko w nocy ciągnął te jesiotry. Grzesiu tych jesiotrów naciągnął ile? 7. 7 tych? Mhm. O! 7 albo 6. Chyba 6. A może 7, nie wiem. Zara będzie 7 jak już. No, Grzesiu naciągał tych jesiotrów, jak widzicie, 6-7 wcześniej żadnego nigdy nie złowił. Nigdy mu się nie udawało, każdy łowił, tylko Grzesiu nie łowił. Teraz udało mu się chyba nałowić na kilka następnych lat. Jak fajnie się ciąga? No, murłuje. I o to chodzi, i o to chodzi. Zabawa jest, przyjechaliśmy połowić, no i chyba każdy połowił. Tylko to słuchajcie, to nie jest tak, że tutaj na każdą przynętę rybę złowicie. I może każdy tutaj rybę złowi, ale to nie jest tak, że na każdą przynętę rybę złowicie i od razu rybę złowicie. Bo no, na przykład całą noc miałem jeden zestaw na kulkę bananową, no i nic ciekawego na bananie, ani karpia, ani karasia, ani lina przez noc. Chyba wcześniej, nie wiem czy mój lin nie był na banana, ale teraz na noc żadnego brania, żadnego odjazdu na bananie, wszystkie jesiotry na szprotki. Są około 12-13 jesiotrów i na szprotki. Mateusz, fajnie się robi ciągało? No kurczę. No właśnie, się pytasz, no nie? Co?
No i tak to wygląda, jak karpia jesiotra. A jak u Kuby? Fajnie się ryby ciągało? Kuba, co powiesz? Nie powiesz nic? Bez komentarza. Pewnie wiecie, ogólnie posiadam borówki i plantację borówek, no i trochę tych borówek dzisiaj się wzięło. I teraz sobie z rana wcinamy borówki, takie inne jedzenie na rybach w sumie. Coś innego. Mateusz, ale coś ja innego niż chipsy. Tak z daleka. Grzesiu ledwo trzyma. To chyba kar będzie to. No, tak. Podbiera Kuba, aby tylko nie zerwać. Ale karpisko. Pompuj, ale rola była konkret. Prawie szpula się zapaliła. Ja myślałem, że Grzesio piernicze do wody. Ja też, że Grzesio zacina już go do wody wciąga. Grzesio, dzida. Tylko nie zerwi. Blisko jakieś. Jakieś ta. A z daleka. A, potwór. Z bagien. O, Grzesio, kurna, wędkę się wygina, Grzesio ciągnie rekina. Dosłownie rekina. No, dosłownie, no toż. Czekaj, tej skarpie, aby nie wywalać. Wiesz co zrobimy? To kwasy będą. No, ty, kurna, naciągałem, a naciągałem. Kurna, a dobra. Niezbyt dobra. Masz, odhaczasz. To czy? I wypuszczasz. No, ten mały. Piąteczka taka. A, kurna. Od razu poszedł. A, długo nie było na powierzchni. A co ty robisz? Taki tradycja u mnie. U ciebie. Tak. Tutaj mamy toaletę, która, powiem wam, wygląda niemal profesjonalnie. Nigdy na żadnym łowisku nie widziałem takiej toalety. Na niektórych łowiskach w ogóle brakuje, a tutaj mamy niemal wszystko. Kolejną pozytywną sprawą jest to, że na łowisku mamy dużo takich budek. Jest kilka takich budek porozstawianych, z których możemy korzystać, z których możemy sobie normalnie brać prąd, że tak powiem. A mianowicie podładować telefon, podładować laptop, latarki czy łódki i innego typu rzeczy. Na pewno też jest to, no, duża zaleta, bo ja ogólnie byłem tylko na dwóch łowiskach, na których jest, nie, na trzech w sumie łowiskach, na których jest prąd nad wodą. Każdy sam może podejść, podładować telefon, też każdy ma na oku to wszystko, bo to wszystko jest dobrze widoczne. To na pewno jest na duży, duży plus. Tam ryba, tu ryba. I tak to się dzieje. Dobra, teraz u Kuby ryba. No i takie to jest wędkarstwo. To są emocje, to jest adrenalina, to jest prawdziwe wędkarstwo. Mateusz, trzymaj, podbierzesz mu. I przyniesiecie go, a my idziemy z Grzesiem się rozprawimy. Idzie nawet po Grzesia karpia. Grześka, taki karp. No i gir. Coś takiego. No w końcu karp po jesiotrach, nie? No, no nie? Spełniony, prawie. Dobra. O, grubie. Zdyszka? Mateuszu? Nie ma dyszki. Jak Grześka, 6 albo 7. Tak mi się wydaje przynajmniej. 6,80.
dwa branie w jednym momencie. Taki karpiszon. Tym razem na skopek z trapera. Taki karpiszon. Tym razem na skopek z trapera. Szósta jajka, nawet nie będziemy na pusto ważyć. No i przed chwilą jeden karp, teraz drugi. Co chwila kolejny. No widzisz, co złowiłeś. Jeszcze to tobie nie był dany, ale karpia złowiłeś. Jak widać, nad wodą jest monitoring, więc to też jest w sumie dobra sprawa. Nie ma żadnych przestępstw, kradzieży, ani nic takiego. Wejść do wody z nią. Tutaj mamy taką szesnastkę. Największa ryba tej nocy. Spokojnie. Ten jest piękny, pełno łuski. Na pewno musi posłać. 16 kg. A, to życióweczka. Ja tam się nie odważyłem. Już chłopaki? Już. U nas wczoraj wieczorem było to u jednego. Z rana to przyjemnie, co? 17. No prawie. 16. 800. No, no. 16 jest. Dobra. To i ode mnie gratulacje. Gicior. I oczywiście do wody. Jak ma ryba, nie? No, zajebista. Zaraz się obróci, to pójdzie. No. Pełen wigoru, koleś. Tak, R żywy. Też dobrą sprawą jest to, że te stanowiska są fajnie ponumerowane. No i wszystkie stanowiska mają tak jakby mini kładki. Na przykład ja jestem na stanowisku 28, Mateusz 27, Grzesiu 26, tak? A Kuba 29. I każde stanowisko jest fajnie tak ponumerowane. No i teraz czas na podsumowanie, bo niedługo się będziemy pakować. Może teraz będziemy robić tak, że jak będziemy pojawiać się na nowych łowiskach, to będziemy na końcu robić takie szersze podsumowanie. No i co do podsumowania, no to trzeba wyróżnić tych kilka rzeczy i dać ocenę. Po pierwsze sprawa, właściciel spoko, równy gość, też wędkarz. Kolejna sprawa, łowisko jest zadbane, a mianowicie też raz, że jest zadbane, a druga sprawa, jest dużo udogodnień, no i atrakcji, tak można powiedzieć. Mamy grille, mamy po łowisku porzucane grille, co na pewno dużo łatwiej, nie trzeba brać ze sobą grilla. Kolejna sprawa, mamy prąd. Mamy prąd nad wodą, co kilka stanowisk jest prąd, więc można jechać na kilka dni. Zawsze idzie łódkę podładować, telefon podładować, no i mieć ten kontakt z otaczającym światem, czyli kontakt z internetami i kontakt ogólny ze światem. Następna sprawa, mamy kilka toalet. Toalety też, jak widzieliście sami, są no, wystrojone normalnie, praktycznie jak w domu. Co na łowiskach karpiowych rzadko się zdarza. Sam rybostan. Sami widzicie, rybostan jest naprawdę no, mega. Jest tutaj ryb bardzo dużo. Nie da chyba tutaj się złowić, nie da się nie złowić ryby. Każdy połowił ryby, każdy złowił. Złowiliśmy przez noc ponad 100 kg ryb, a byliśmy tutaj pierwszy raz. Więc wody jakoś specjalnie super nie znamy. I praktycznie każdy, kto tutaj jest, no to z rybą jest. To na pewno na duży plus. Jeśli ktoś uczy się na przykład wędkowania, jeśli ktoś lubi te łowić ryby, czy ktoś no po prostu przyjeżdża z rodziną w sobie, rodzina połapała ryby, no to łowisko jest idealne do tego. Czy tak samo jak jesteśmy karpierzami, czy nawet fiderowcami, idzie fajnie połowić, idzie też potestować przynęty, które są lepsze, które gorsze, bo to nie jest tak, że tutaj na każdą przynętę ryby biorą. Brały nam na szprotkę, biorą tutaj na skopek z trapera, ale na przykład na banana bez brań. No i co jeszcze do rybostanu, no to słuchajcie, tych jesiotrów nie jest tu aż tak dużo, jak my tutaj łowiliśmy. My akurat no, trafiliśmy z tymi jesiotrami i jest tutaj tych karpi o wiele więcej niż jesiotrów. Największe karpie sięgają do 20 kg. Amurów tutaj jeszcze nie ma, ale mają prawdopodobnie niedługo być. Są już prawdopodobnie zamówione, więc też się pojawią. Nowe karpie też się pojawią. No i ogólna cena. Ogólna cena jest trudna do wydania, ponieważ waha się między 9 a 10, bo praktycznie wszystko tutaj jest.
nie ma jakichś specjalnych wad, niczego praktycznie nie brakuje, więc daję ocenę 9,5, nawet ewentualnie 10, bo jest wszystko praktycznie co trzeba. Ja daję dychę. No Kuba daje dychę. No. Każdy chyba zadowolony, każdy połowił, o to chodziło. Emocji dużo, ryby waleczne, to zresztą też było widać. Też mamy dobry parking, kolejno też takim unowocześnieniem i przydatną rzeczą są same wózki, możliwość wypożyczenia na przykład mat. To też jest na plus na łowisku takim, no typowo, można powiedzieć karpiowym, nie do końca typowo karpiowym, no ale karpiowym. Nie wszędzie to jest, tutaj to jest, no i trzeba sobie to cenić. Siedzi, nie no, mówimy, że zaczynamy pakować, no to i to, a podejmujesz wędkę, bo piknięcia nie było, nie? No nie, nie było. Siedzi, no i patrzymy. Dokładnie to chciałem przerzucić wędkę ostatni raz. Chciałeś ostatni raz przerzucić, no i patrzymy, no. Karpik. Właśnie, byś podbierał grzyk. No i ciągnie sobie, a tu ryba siedzi dziwo, karp sobie połknął przynętę, a nawet nie wiedział, linek. O, ten to ładny. A nawet nie wiedział, że jest. Dla miłośników na przykład fiderów znajdą się fajne liny. Jeśli ktoś z was pławie na fidery czy spójki, no to może pławać na przykład takie fajne liny. Tutaj liny są do prawie 4 kg. No 3700 wczoraj złowili. 3700 do 50 cm. Ładne liny czy karasi idzie połowić. Podejrzewam, że i 40 nawet. Przynajmniej koło 40. Największy z dzisiejszych był. O, nawet 45. 6. 46 cm, czyli no ma ponad kilogram, około 1,5 kg do 2, do 2 kg. Twój największy lin, tak? Nie, u ciebie był największy lin. Zaprowadzałem ten jeszcze raz. Na koleczkę 16. Skopek z trapera. No, skopek z trapera, tak jest. Gratulacje, jeden, to fajnie. Wypuszczanie prosto z podbieraka. Czyli takie najbezpieczniejsze chyba. O, poszedł. Jak szczała. No i to takie zakończenie wyprawy, można powiedzieć. No i już zaczynamy się pakować. Godzina chyba 8. Po 8 kończymy nasze wędkowanie. Mówiliśmy jakoś od 17-18 do 8 ponad 100 kg ryb. 103 kg ryb, 15 jeziorów, 3 czy tam 4 karpie, 4 liny i 2 karasie. Wydaje mi się, że to jest całkiem dobry wynik. No i zwijamy się. Jak już widzicie, niemal spakowani. Na sam koniec standardowo chciałbym was zaprosić, tych bardziej nowych widzów, na linki podane w opisie, czyli drugi kanał Wędkarstwo Mazo. Tam wrzucamy zwiastuny, takie dodatkowe filmiki, fanpage Rafisz Wędkarstwo Mazowieckie. Tam piszę to, gdzie jadę na ryby na przykład, co ostatnio złowiłem, co tam u nas się dzieje, kiedy będzie film. Grupa Wędkarstwo Mazowieckie Forum na Facebooku, tam możecie zadawać pytania różne dotyczące wędkarstwa. No i też okazyjnie mogę was zaprosić na fanpage tego łowiska, czyli łowisko Kamień. Jeśli ktoś z was się wybiera, to też macie link podany w opisie tego filmu. I to tyle, do następnego.